co pomyśleliście, kiedy przeczytaliście tytuł tego odcinka? Że to słowa po polsku czy po angielsku? Dzisiaj mam dla Was taki temat lekki, jak to młodzież mówi, lightowy. Możecie go potraktować jako taką zabawę językową. Ja zresztą bardzo lubię bawić się językiem, więc mam nadzieję, że będziecie się tutaj bawić razem ze mną. O co chodzi? Jest mnóstwo słów, które w różnych językach pisze się dokładnie tak samo. Tylko, że najczęściej one mają bardzo podobne znaczenie. W polskim i w angielskim też mamy takie słowa. Na przykład start. Po angielsku start, no to zacząć, rozpocząć albo start. Albo stop. Po angielsku stop to przestać, przerwać albo właśnie stop. Albo na przykład zoo. Po angielsku czytamy zoo, no i znaczy dokładnie to samo. Ale ja dziś nie o tym. Dziś chcę Wam pokazać takie słowa, na które może spojrzycie z takiej nowej strony, które mają identyczną pisownię po polsku i po angielsku, ale jeśli chodzi o znaczenie, nie mają ze sobą nic wspólnego. I można je potraktować jako takich fałszywych przyjaciół, czyli false friends. I niektóre z tych słów są bardzo proste. Na przykład polskie słowo was po angielsku przeczytamy jako was, kiedy zobaczymy je zapisane. Jeśli chodzi o znaczenie, nic. Żadnego zbioru wspólnego. Was, no to po angielsku powiemy po prostu you, tak samo jak ty czy wy. Natomiast I was, no to ja byłam. Albo polskie słowo wanna. Jeżeli zobaczymy taki zapis po angielsku, przeczytamy to jako wanna. No i to jest połączenie want to. Był o tym już odcinek, link do niego jest w opisie. Bardzo spodobał mi się wyraz, który zapisujemy jako but, bo po angielsku to czytamy jako but i znaczy ale. Natomiast jak powiemy po angielsku but, taki zwykły, przeciętny but, to po prostu shoe, ale jeżeli jest to but wysoki, na przykład glan, albo kozak, albo kalosz, to wtedy boot. So what do you think? New haircut? Necklace? Dress? Boots? Boots! Now they're a little more than I usually spend on boots, or rent. I takich wyrazów jest zadziwiająco dużo. Jeżeli się dłużej uczymy angielskiego, to już potem nie zwracamy na to uwagi. Ale najczęściej ktoś, kto poznaje te słowa, zauważa te różnice. Na przykład tak jest z bardzo znanym słowem, które zapisujemy talk. Po polsku talk, no to wiadomo. Przetłumaczymy to na angielski jako baby powder. Natomiast angielski wyraz, który piszemy talk, czytamy jako talk i znaczy rozmawiać. Podobnie jest ze słowem pot. Po polsku pot, to po angielsku sweat. Natomiast angielski wyraz, który piszemy pot, przeczytamy właśnie tak. Co on jednak znaczy? Może to być garnek, może to być rondel, ale może to też być trawa, czyli potoczne określenie marihuany. Myślę, że przydatne. Tak samo jest ze słowem, które zapisujemy baby. Po angielsku wiadomo, że przeczytamy to jako baby i to jest małe dziecko. Natomiast jak powiedzieć baba po angielsku? Nie jest to takie proste, bo najczęściej używa się wyrażenia old lady albo można użyć słowa woman, ale czasami można też użyć słowa, które też oznacza torba, czyli bag. Dr. Arnold Davis made huge money when an old uncle died. 45, pretty good shape. Who's the old bag? His mom, she lives with him. Bardzo fajnym tego typu słowem jest most. Nawet w internecie pojawiają się ostatnio fajne memy z nim związane. Po polsku most to po angielsku bridge. Natomiast angielski wyraz czytamy most, no i oznacza najbardziej albo najwięcej. Ciekawa historia jest też ze słowem, które zapisujemy von, czyli po polsku znaczy to samo co precz i po angielsku chyba byśmy po prostu powiedzieli out. Natomiast angielski wyraz pisany von przeczytamy jako one, czyli tak samo jak liczbę jeden i o tym też już zrobiłam odcinek, link do niego oczywiście jest w opisie. Ciekawa historia jest taka, że kiedy ostatnio byłam na wyborach, to na ławce, na której wypełniało się głos, była napisana nazwa partii i obok von. I teraz nie wiadomo, czy ta osoba pisała po polsku czy po angielsku. Bo jeśli po polsku, no to kazała się tej partii wynosić. A jeśli po angielsku, to znaczy, że ta partia wygrała. Takim samym słowem jest też jaw. Po polsku rzadko używane, najczęściej tylko w wyrażeniu wyjść na jaw. I to będzie odpowiednikiem angielskiego wyrażenia come to light, czyli tak jakby przyjść do światła. Leonard, have you gotten married yet?
No, why? Good, don't do it. Why not? Some important new information has come to light. Women are the worst. I thought it was paper cuts, but I was wrong. No piece of paper ever cut me this deep. Natomiast angielski wyraz, który piszemy jaw, przeczytamy jaw po brytyjsku, a jaw po amerykańsku i to jest szczęka. O tym już też kiedyś mówiłam. Innym wyrazem tego typu jest herb. Po angielsku przeczytamy to słowo albo jako herb, tak powie Brytyjczyk, albo jako herb, czyli bez H na początku i tak powie Amerykanin. To jest po prostu zioło, czyli bazylia albo oregano, bez skojarzeń. Ale jak powiedzieć herb po angielsku? Jeśli mamy na myśli na przykład godło państwowe, to to może być coat of arms albo emblem, ale jeśli mówimy o herbie rodzinnym, czyli znaku jakiegoś rodu, to family crest. We Donaghys believe that when there's something at all delicate to talk about, it is best to suppress it until it erupts into a fistfight at a church barbecue. I understand all that, Jack. The symbol on the Jessup family crest is a knight refusing to talk about his feelings, but this baby is not bad news. I tu powoli przechodzimy już sobie do takich wyrazów może mniej popularnych, może takich, których nie znaliście. Kolejnym jest brew. Po angielsku brew to brow albo eyebrow, natomiast angielski wyraz pisany brew czytamy brew. I to jest albo napar, albo ważyć, albo potocznie browarek. And I left the two of them kind of out of it in Bianca's room and I went downstairs to grab a brew and that's when we heard the shot. Kolejnym tego typu słowem jest rumor. Bardzo lubię to słowo, nie wiem dlaczego. Jakoś tak fajnie mi brzmi. Po angielsku przeczytamy to jako rumor i to jest plotka. Być może zdziwi Was pisownia tego słowa, bo mogliście się zetknąć z pisownią rumour. To jest pisownia brytyjska. Rumor zapisze Amerykanin. O takich słowach już też mówiłam, link do odcinka jest w opisie. Należą do nich też m.in. color albo honor. One właśnie tak samo mają po dwa warianty wymowy. Nie wymowy. Wymowy w sumie też, ale tutaj chodzi o pisownię. Końcówka or albo końcówka our. Natomiast jak powiedzieć rumor po polsku? Przecież właśnie powiedziałam to po polsku. Jak powiedzieć rumor po angielsku? Może nie wszyscy też wiedzą, co to jest, więc rumor to jest po prostu hałas. I po angielsku będzie to po brytyjsku klace, po amerykańsku clatter. When the death of the king was announced to us yesterday morning, there struck a deep and somber note in our lives, which resounded far and wide, stilled the clatter and traffic of 20th century life. Następny wyraz wiele osób dziwi. Myślą, że to jest niemożliwe, że to nie znaczy to, co im się wydaje, że znaczy. A chodzi o hazard. Po angielsku hazard to wcale nie hazard, tylko gambling. Natomiast słowo hazard oznacza niebezpieczeństwo albo zagrożenie. Na przykład można się z nim spotkać w miejscu, gdzie jest promieniowanie albo jakieś chemiczne środki trujące. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. No i wreszcie ostatnie słowo z tytułu, czyli rower. Po angielsku wiadomo, rower to albo bike, albo bicycle. Natomiast angielski wyraz, który piszemy rower, przeczytamy rower. I to jest wioślarz. Dlatego, że row to wiosłować, a rowing wioślarstwo. Would you like me to take over? No, somehow I don't think that's a very good idea, Hyacinth. Well, they have lady rowers in the Olympics. We're not in the Olympics. Takie ciekawostki bardzo się przydają, jeśli chodzi o łatwość zapamiętania słów. Często mi piszecie, że gdy oglądacie moje filmy, to ta wiedza jakoś tak sama magicznie wchodzi do głowy. Ona nie wchodzi do głowy sama, tylko ja tutaj używam kilka sztuczek, które Wam pomagają i ułatwiają to zapamiętanie. I te same sztuczki zastosowałam w mojej nowej książce, czyli Władaj i gadaj. Jeżeli z nią chcecie uczyć się nowych słów skutecznie, no to jeżeli filmy Wam się podobają, to książka też Wam się spodoba. Link jest oczywiście w opisie, można ją kupić tylko na jednej stronie, wladaj.altenberg.pl i tam też macie informacje o aktualnej dostępności książki. Podsumowując, w języku polskim i angielskim mamy całkiem sporo słów, które piszemy identycznie, ale jeśli chodzi o znaczenie, nie mają ze sobą nic wspólnego. Z takich najbardziej przydatnych albo może zaskakujących to są to pot, po angielsku sweat, a angielski wyraz pot to garnek, rondel albo trawa, czyli marihuana. Hazard,
czyli po angielsku gambling albo angielski wyraz hazard to niebezpieczeństwo albo zagrożenie, i brew po angielsku brow lub eyebrow, a angielski wyraz brew znaczy naparważyć albo browarek. Mam nadzieję, że pomogłam. Władziu, czy wy też już macie swojego Władka? Powiedzcie, że tak. My babies. I to ja rozumiem.